Nazywam się Renata Mikołajczyk, mam 20 lat. Jestem studentką drugiego roku pedagogiki specjalność resocjalizacja na UAM w Poznaniu. W wolnych chwilach lubię jeździć konno, uprawiam sport oraz fotografuję przyrodę. Moją największą pasją jest śpiew. Śpiew, muzyka oraz wszystko, co z tym związane. Śpiewam w sumie od kiedy pamiętam. No, powiem szczerze, że dużo słucham na przykład Ariany Grande albo Whitney Houston, Celine Dion. Raczej idę w piosenki śpiewane przez kobiety niż przez mężczyzn. Wiadomo, różnie to bywa z tonacją, z wokalem. Ale poza tym to raczej co do muzyki to staram się słuchać wszystkiego. Bardzo mnie inspiruje, jak gwiazda śpiewa w sposób taki emocjonalny, że pokazuje uczucia, emocje i przekazuje to, co chce pokazać innym. I to w sumie w bardzo dobry sposób. Ludziom próbuję przekazać to, co w sobie piosenka ma, co utwór próbuje pokazać innym, a dla siebie sprawia mi to w sumie radość. Taka pasja, no wiadomo, przyjemność, ogromna przyjemność. I odstresowuje mnie, pozwala mi się uśmiechać, jak mam gorsze dni, to również. Więc w sumie to jest takie najważniejsze. Została mi tylko melodia, zagłusza płacz, mówię sobie, tańcz, 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 ale nie wiem jak. Pociesza mnie tylko melodia, tłumi mój żal, mówię sobie, tańcz, 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 może to coś da. Występowałam w sumie, tak jak już wcześniej wspominałam, i w szkołach na rozpoczęcie roku, i tam na zakończenie, na różne uroczystości, jak na przykład Dzień Niepodległości czy Dzień Chłopca. Również występowałam w Goku. W liceum, kiedy byłam, były różne pokazy talentów LO Potrafi, albo anglojęzyczne piosenki również były. Często właśnie w Kołaczkowie, czy teraz w sumie w tamtym roku, piosenki na Boże Narodzenie, taki koncert był. No i w sumie, jakie mam okazję, to staram się korzystać. No moim marzeniem byłoby zostać piosenkarką. No nie ukrywam, że nie. Ale w sumie ciężko jest powiedzieć, wiadomo, na chwilę obecną jest dużo takich artystów zdolnych, więc po prostu nie wiem, czy się nadaje do takiego świata showbiznesowego, jak to się mówi. Nie wiem, czy byłabym na to gotowa.